Witajcie, witajcie, bracia i siostry. Dzień dobry. Antidotum, odcinek chyba 401 albo tak, albo nie. Wczoraj niestety nas nie było, ale ja już nie dałem rady, jak wróciliśmy tutaj przed 12 do domu. Zatem byłeś zatruty. Chyba byłem zatruty. Dobrze, że udało się plastiku pozbyć z żołądka i w końcu potem już było tylko lepiej, ale zjadłem niechcący plastik. Pomyliłem skórkę z parówki z plastikiem i zjadłem parówkę w skórkach. Zdarza się najlepszym. Proboszcz na szczęście mnie podleczył i udało się. Naturalnym sposobem. Powiedział Witek, po tym na pewno zwrócisz plastik. I się udało. Nie trwało to dłużej niż 10 minut. Tak. Więc pozdrawiamy proboszcza z Lubaczowa. Dlatego w Lubaczowie się skończyło seminarium. Druga kolejna wiadomość, piękna wiadomość. Nasz kolega, nieznany nam jeszcze osobiście, tylko telefonicznie z Antidotum. Znany, tylko mi znany chyba na razie. Jarek pojechał z Piaseczna do Białegostoku obejrzeć ten samochód, na który udało się już uskładać pieniądze, więc dziękujemy. Są pewne wątpliwości, bo ten samochód był po dużym wypadku, więc trzeba po prostu zobaczyć, na ile ten samochód jest sprawny, ale jeżeli będzie sprawny, no to go kupimy. Jeżeli nie, no to będziemy chyba sprowadzać ze Stanów, żeby no ale to wtedy jeszcze trochę potrwa, żeby mieć pewny samochód, ale chcemy Wam bardzo podziękować. Już jakby nadzieja jest coraz bliżej. Amen. Kolejne ogłoszenie. Kolejne ogłoszenie jest takie, że jest wspaniały czas. Kobieta Królewski projekt będzie w listopadzie. Będzie w dniach 19-21 listopada. 19-21 listopada w Barcicach. Obok czego to? To jest koło Nowego Sącza, więc piękne okolice. Można sobie zwiedzić, zobaczyć wcześniej i później. Także zapraszamy do Barcic. Zapraszam do Barcic. Taki piękny był czas w Rzeszowie tego projektu i to takie niesamowite i piękne owoce, które już do mnie doszły, a wierzę też, że następne będą spływać świadectwa. I także zapraszam wszystkie kobiety i żony, i matki, i młode dziewczyny. I wiecie, naprawdę, taki niesamowity. Teraz była pani, która miała 84 lata, podchodzi do mnie na koniec projektu, jak już się żegnamy. Mówi, Sylwuniu, jak ja ci dziękuję za ten czas, jak ja ci dziękuję, odkryłam tyle rzeczy, jeszcze tyle przede mną. I tak, to takie niesamowite i takie wzruszające, takie piękne właśnie, pełne nadziei i takiej radości. No to jest dla mnie takie cudowne świadectwo. I chwała Panu. No i kochani, dzisiaj jedziemy dalej. Mamy list do Rzymian, 9 rozdział 1-5. Święty Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu. To żeśmy sobie ostrzegli, że łączymy się z Pawłem. Może 2000 lat później. No ale no to posłuchajmy. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu moim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Bolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała. Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże. Bóg niech będą dzięki. No to jest sposób bolenia. Gdyby nie ten tytuł, to ciężko byłoby zrozumieć, o co Pawłowi chodziło. No, przynajmniej dla mnie, bo on tam zawsze dla mnie skomplikowane dość jest. Nie? Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamie, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. No i teraz to tłumaczy. I teraz zobaczcie, jak on to mówi. Wolałbym sam być pod klątwą odłączony od Chrystusa dla zbawienia moich braci. Czyli wolałbym ja stracić to wszystko, co mam w relacji z Bogiem, po to, by inni mogli to odczuwać, czy mogli znać, mogli być w relacji z Bogiem. Wiadomo, że to, co on mówi, nie jest jakby jego życzeniem, no bo na pewno nie chce być odłączony od Boga, tylko że tak bardzo widzi smutek ludzi odłączonych od Boga i niewiarę ludzi, że mówi, wolałbym dla nich ja sam
w to miejsce wejść, żeby oni mogli wejść w moje miejsce. Czyli mówię, mógłbym się zamienić z nimi. Oczywiście wiemy, że tak się nie dzieje, ale jak popatrzymy na wielu, wielu ludzi świętych, historię ich życia, to wielu mówi, że miało taki czas jakby odłączenia od Boga, czas, w którym Boga dla ich życia nie było i ten Bóg dopiero, albo inaczej, oni nie czuli jedności poczucia z Bogiem, ale w zamian za to Bóg niesamowicie działał w ich życiu. Na przykład ja miałem wczoraj takie doświadczenie, wczoraj czy przedwczoraj w Lubaczowie w środę, że no ja byłem bardzo słaby, to tam pewnie nie wiecie, moja żona widziała, ja tu się położyłem na chwilę, jak tylko wróciłem z tego, no, ten plastik ciążył, ja nie wiedziałem, że organizm tak reaguje po zjedzeniu folii, no nie jedzcie generalnie, ale jak tam pojechałem, no wbrew sobie, bo ja nawet takie lekkie dreszcze dostawałem już związanych z tym, dopiero jak to zwróciłem, no to wszelkie bóle zaczęły ustawać, czyli czułem się tragicznie i był taki moment, że wchodzę u księdza proboszcza na parafię i tam jest taki obraz, na który kiedyś zwróciłem uwagę, ale tak na zasadzie przeszedł mi tak bez echa. To jest obraz Pana Jezusa, w którym na tym obrazie Pan Jezus jest, to jest taki XVII-wieczny obraz. I ten Pan Jezus tam, można by powiedzieć, że słabo wygląda, cały taki jest we krwi. Nie jest to w takiej agonii na tym krzyżu. I by nie przesadzić oczywiście, ale poniekąd tak w tamtym momencie się po prostu poczułem, nie? Cały taki obolały. No, spróbuję wam pokazać ten obraz, zobaczę, czy to coś się uda. Wiem, że się odbija słońce niestety, no ale to widzicie, cały Pan Jezus zakrwawiony jest. I ja nawet tak popatrzyłem, Boże, no taki byłem słaby, że po ludzku powinienem zostać w domu, nie powinienem jechać do tego Lubaczowa. Ale mówię, szkoda mi tych, no gdzie ja prosiłem, czy ty byś za mnie pojechała na to zakończenie? Potem animatorów, ale mówię, no dobra, musisz wbrew sobie wziąć i pojechać, po co pojechać? No bo to chodzi o życie tych ludzi. I słuchajcie, i potem jeszcze wiele ludzi prosiło mnie o modlitwę, ja naprawdę nie miałem siły, nie miałem nawet siły stać. Może zauważyliście, że jak ci co byli, że jak mówiłem, to się cały czas opierałem o tą betonową czy tam kamienną mównicę po to, żeby móc być po prostu wsparty, bo nie miałem siły stać. Dla ludzi to oczywiście nie był problem, bo każdy, kto chciał, podchodził i prosił o modlitwę. Ale widziałem moc Bożą, która wychodziła, nie? Czyli z mojej słabości, z mego, można powiedzieć, oddzielenia, bo nie czułem mocy Boga w sobie. Nie czułem, że Bóg mnie teraz uzdrawia. Mógł w cudowny sposób plastik, nie wiem, zneutralizować w moim ciele, ale tego nie zrobił, nie? Więc doświadczyłem takiej wielkiej swojej słabości, ale też zobaczyłem, jak w tej wielkiej słabości Pan Bóg po prostu działa. Więc Paweł mówi o czymś takim. No i potem mówi, że dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami, czyli dla tych wszystkich, którzy no, są Żydami, są jego rodakami. No i potem mówi, są to Izraelici, do których należy przybrane synostwo i chwała, czyli to są ci, którzy są odkupieni przez Jezusa Chrystusa, to są ci, którzy są dziećmi Bożymi, nie? To ci wszyscy. I przybrane synostwo, chwała, przymierze i nadanie prawa, pełne służby Bożej i obietnice, wszystko jest dla nich, pełnienie służby Bożej i obietnice, wszystko jest dla nich. Ale oni to jakoś odrzucają. No i potem mówi, do nich też, do tego ludu należą praojcowie. Mówi o tych praojcach wiary. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. No Paweł tak za wiele to pisze. Myślę, że to bardziej byłoby zrozumiałe dla ludzi tam żyjących niż dla nas teraz. Ale po prostu pokazuje, że w tym wśród jego braci jest tylu ludzi, praojców, którzy poszli za Bogiem. Czyli macie dowód, że to są ludzie, których znaliście ze swoich rodzin, czy z historii swoich rodzin. A dlaczego wy dzisiaj nie chcecie iść, skoro widzicie ich owoce? I też dzisiaj o tym rozmawialiśmy z Sylwią właśnie rano, że to, co na pewno nasze dzieci mogą oglądać, nasze dzieci, te cztery, co mamy, czwórka naszych dzieci, to, co mogą oglądać w naszym życiu, to na pewno widzą taką gorliwość o Królestwo Boże. I to niezależnie od tego, jakie oni wybory podejmą w przyszłości dalej w swoim życiu, to na pewno widzą naszą gorliwość i nie mogą powiedzieć, że jej nie ma, nie? Że widzą, jak my... No i owoce. No i owoce tej gorliwości i o to, jak też Pan Bóg się właśnie troszczy o nas. No to jest takie niesamowite i piękne. I chwała Panu. Chwała Panu. A jeszcze właśnie tak a propos tego dzisiejszego czytania, to też tak się zbiegło z moją taką pracą, którą teraz robię.
przygotowuję tekst do tłumaczenia na angielski audiobooka Alfreda Dudka. Wielkie rzeczy. O krwi. No. Przez jego krew. I właśnie no wróciłam też przez te prace, no, chcąc nie chcąc wróciłam do tych treści, no bo to już dawno temu słuchałam tego. Natomiast to tak cudownie Alfred to wszystko tłumaczy, wszystko jest to poskładane w całość i krok po kroku przeprowadza słuchacza czy czytelnika przez to właśnie, jak wielkie rzeczy otrzymujemy przez krew Chrystusa. To właśnie, o czym dzisiaj też pisze właśnie Paweł, gdzie jest właśnie to przybrane synostwo, chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. To wszystko, co mamy przez krew Chrystusa, to wszystko, tam jest cała pełnia, niczego temu nie brakuje. No i też Alfred tłumaczy, że Jezus naprawdę wypełnił to prawo. My nie musimy ponosić konsekwencji, tylko tej śmierci za nasze grzechy, bo Jezus to wszystko poniósł i to jest tak cudownie wytłumaczone. Nie ma już tego audiobooka, tak fizycznie go kupić nie można, natomiast jeżeli ktoś z Was by chciał, to ja bardzo zachęcam, bo na Vivisant jest do... Vivishop jest do kupienia. Do pobrania. Do pobrania wersja. No, czyli taka, jest do kupienia. Taka do telefon czy komputer. Nie? I to jest naprawdę bezcenne, żeby wejść w to, żeby to zrozumieć. I to nie jest raz przesłuchać, to trzeba kilka razy przesłuchać, ponieważ to, że nie była nam głoszona i wytłumaczona ta tajemnica zbawienia w tej na ile można wytłumaczyć tajemnicę zbawienia. Natomiast to przejście przez to słowo tą drogą pozwala nam po prostu wejść. Kiedy zaczynamy to rozumieć, zaczynamy w to wchodzić. A coś, czego nie rozumiemy, jest dla nas ciągle niedostępne. I dlatego tak ważne jest, żeby naprawdę sobie tego posłuchać i wejść w te owoce zbawienia. Wejść w końcu w owoce zbawienia, przyjąć je, żyć owocami zbawienia i dzielić się z innymi tymi owocami zbawienia, tak? Rozszerzać to Królestwo Boże, rozszerzać to, co Jezus Chrystus uczynił dla każdego z nas na krzyżu. Także to polecam. No i właśnie wkrótce będzie też po angielsku, więc też się cieszymy z tego, że to będzie się tak rozszerzać. Dzisiaj jest Psalm 147. Kościele święty, chwal swojego Pana. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy. Syła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swej wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. I taki cudowny jest ten psalm. Ja bym właśnie odniosła go, i tak też ja odnoszę, do Kościoła. Do Kościoła, po prostu. Do Kościoła, w którym jestem. Kościele święty, chwal swojego Pana. Odniosłabym to do tego miejsca, w którym ja jestem, aby naprawdę mój Kościół zaczął chwalić Boga, bo dla mnie to jest ciągle za mało uwielbienia, a jeżeli zaczynamy uwielbiać, to znaczy nie wiem, czy tutaj na Antidotum są, chociaż nie, są takie czasem osoby, jak czytam komentarze, które są przeciwne takim postawom otwartości, miłości, radości, bliskości z Bogiem, raczej inną drogę wybierają te osoby, więc jakby ja bym chciała, żeby właśnie więcej uwielbienia było w naszym Kościele, jeszcze więcej. Czasami ono tak przemyka w Eucharystii, że nawet nie wiemy, że to był czas uwielbienia. Jakby tak się zapytać ludzi, którzy wychodzą z Kościoła, w którym momencie Eucharystii było uwielbienie Boga. Więc jakby to tak przemija, a to jest tak ważne, bo po to zostaliśmy stworzeni, by Boga wielbić, czcić i służyć Mu. Tak, i służyć Mu, ale jednak dwa razy jest i wielbić, i czcić, więc jakby uwielbiajmy Boga, kiedy wchodzisz do Kościoła, kiedy też spotykasz się z Bogiem na modlitwie osobistej, gdziekolwiek jesteś, to uwielbiaj Boga, bo kiedy Ty nabędziesz taką mentalność czciciela, to będzie ona się po prostu rozprzestrzeniać. Ja to widzę, jak się dzieje w naszej wspólnocie. Przez taką postawę właśnie
dla mnie wszystko, wszystkim mogę uwielbiać Boga i we wszystkim, co widzę, co Bóg czyni, uwielbiam Boga i to się dzieje i ja widzę, jak właśnie ta postawa się też rozszerza w naszej wspólnocie, nie? Jak ludzie też wchodzą właśnie w uwielbienie tak wspaniale. Więc chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twojego Boga, bo On wielkie rzeczy robi dla Ciebie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich. Zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. I to jest takie przepiękne, właśnie z krzyża też płyną niesamowite błogosławieństwa i z tej łaski Bożej, która jest dla nas każdego dnia. I to jest to błogosławieństwo, które Bóg ma dla nas, dla tych wszystkich, którzy też jesteśmy w Kościele. Błogosławieństwo, naprawdę błogosławieństwo. Tam się dokonały wielkie rzeczy na drzewie krzyża. Zapewnia pokój Twoim granicom. Dzisiaj cały czas toczy się jakaś debata o mury na naszej granicy, tak, polskiej z Białorusią. Już nie to, że tam stoją żołnierze, że teraz będą mury, tak jak między Stanami a Meksykiem, nie? Że te mury, które oddzielają, które są grube, które... A Bóg zapewnia pokój Twoim granicom. Nie trzeba się bać, nie trzeba się bać, bo Bóg to zapewnia, Bóg zapewnia pokój. Zsyła na ziemię swoje polecenia i szybko mknie Jego słowo. I Bóg cały czas aktualny, Biblia jest cały czas aktualna i to słowo mknie każdego dnia. Każdego dnia, kiedy otwierasz Słowo Boże, to kiedy otwierasz, nie wiem, aplikację czytania na dzień, czy otwierasz Biblię, taką, którą masz, książkę, i czytasz to słowo, to słowo mknie cały czas, każdego dnia. Ono może po prostu przenikać Twoje życie i tam są polecenia Boże. Tam jest wszystko. Naprawdę, no to jak Witek nazwał, to instrukcja obsługi szczęśliwego życia, no to tak jest. Tak jest wejście w to Słowo Boże, wejście, przyjęcie tej instrukcji, wdrożenie się w te instrukcje powoduje, że naprawdę życie zaczyna się przemieniać. To nie jest tylko opowiadanie ładnych słów i pięknych słów, ale to oczywiście wymaga pracy, połamania jakiegoś może myślenia innego niż to, które daje Słowo Boże. Więc trzeba też wejść w takie myślenie Słowem Bożym. Nie tylko czytanie Słowa Bożego, przeżywanie Słowa Bożego, ale też myślenie Słowem Bożym. Myślenie, a to się dzieje, kiedy się tym karmisz. Zaczyna się przemieniać Twoje myślenie. Mamy myśleć Słowem Bożym. I to jest takie piękne, do czego Bóg nas, do pracy nas Bóg zaprasza tak naprawdę też w tym psalmie. No i Bóg oznajmia to swojemu narodowi. Nie oznajmia tego innym narodom, ale oznajmia to swojemu narodowi. No każdemu, kto po prostu do Boga przychodzi. Boga przychodzi. Przez krew Jezusa jesteśmy pojednani z Bogiem. Pojednani jesteśmy z Bogiem. I to jest wieczne przymierze, które nigdy niczego mu nie brakuje. I to jest przymierze, które będzie trwać na wieki i nic i nikt nie zdoła go zniszczyć. I ono jest. I jest dla każdego z nas, kto przychodzi i przyjmuje to przymierze. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Jan 10:27, aklamacja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, one idą za mną. To się już powtarza po raz kolejny, nie? Ale to znowu już to przypomnienie, że czy jestem owcą, czy nie jestem. Jeśli jestem, to słucham. Jeśli nie słucham, nie jestem. Bardzo prosty warunek. Czyli chodzenie do kościoła, a nie słuchanie słowa powoduje, że nie znam i potem nie ma tej drugiej części. Ja znam je, a one idą za mną. Czyli Chrystus może powiedzieć, nie znam Cię. Dalej nie będę szedł za Nim. Nie będę szedł za Nim, a cel mamy iść za Nim, mamy Go naśladować. No, dlatego tu się warto zastanowić. Za Nim. Na 1 listopada Fundacja Za Nim będzie miała rocznicę, nie wiem, którą, dziewiątą? Może dziewiątą, dziesiątą. Może dziesiątą trzeba by poświętować, ale fajnie, bo 1 listopada, 1 listopada jest Wszystkich Świętych, no antidotum nie ma wtedy, ale to tak piękny dzień jest na świętowanie Fundacji właśnie. Bo ma wszystkich patronów, wszystkich świętych. Amen. Dobrze, Łukasz 14:1-6. Posłuchajmy. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił, a do nich rzekł,
Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zobaczcie, znowuż mamy uzdrowienie człowieka, dla nas cudowne, na tą wodną puchlinę, czyli jakąś opuchliznę miał taką, w której się też pewnie woda zbierała. Czasem ludzie mają takie, ktoś mnie prosi, mam napuchnięte nogi, albo szyję, albo coś, takie mocno, że to widać, jak odstaje. No nie wiem, to tak medycznie to wam nie powiem, wodna puchlina, jak to tam, co to dokładnie ma być, ale zobaczcie, znowu w tym fragmencie Ewangelii pojawia się tylko wzmianka o tym, że przyszedł człowiek z takim problemem i Jezus go uzdrowił. No. A o czym jest cała reszta? Cała reszta znowu jest o tym, jak poprzednio przy uzdrowieniu. Cała reszta jest o tym, że on to zrobił w szabat. Nie? Czyli, że ludzie tak bardzo kochają to prawo, a nie kochają Boga. Kochają prawo, a nie widzą, że prawo służy człowiekowi, a nie człowiek ma służyć prawu. Że prawo i dzień wolny był ustanowiony po to, żeby człowiek się nie przepracowywał, a nie po to, żeby nie pracował. Nie? Żeby człowiek mógł odpocząć, ale nie, żeby przez tego powodu zaniechał miłość względem drugiego człowieka. Więc znowu chcę przypomnieć, tak, chyba to ostatnio było, czyli przedwczoraj, a może trochę wcześniej, że mówiłem o tym, że spośród tego, w tym fragmencie samo uzdrowienie jest tylko o tym. Zjawił się człowiek chory na wodną puchlinę, no i wtedy wiemy, że Jezus go też uzdrawia, tak? No. Bo to jest tak, wtedy zapytał uczonych prawie, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. No wiadomo, że oni musieliby powiedzieć, że nie. No ale Jezus był na imprezie, tak? Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, mamy sam początek. Czyli był wśród tych faryzeuszów, którzy po prostu kochają swoje prawo. No i pytał, no ale fajnie zrobisz. Już takie pytanie w ogóle. Przychodzi goś z problemem, nie, że go uzdrawia, tylko pyta się, czy można to zrobić w szabat, czy też nie. Oni milczeli. No tak. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. Czyli w całym tym wydarzeniu są tylko dwa zdania. Oto zjawił się przed niej pewien człowiek chory na wodną puchlinę, czyli problem, diagnoza problemu, wodna puchlina przed gość. I drugie, on zaś go dotknął i odprawił go. On zaś go dotknął i odprawił. To jest wszystko, co jest o tej... A cała reszta jest cały czas o tych naszych faryzeuszach biednych i o tych, którzy mówią niemiłość. Nie? A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu. I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. No właśnie, przez takie życie przyzwyczajeniem w przepisach prawa my zamykamy sobie po prostu gdzieś tam takie klapki na oczach. Jesteśmy jakby tacy... No podam wam przykład, żeby wyobraź sobie, że ja miałem takie zdarzenie, że idziesz w nocy na spacer, czy gdzieś tam idziesz i jest nagle, no jest tam pierwsza, druga w nocy i nagle jakiegoś skrzyżowania nie wyłączyli świetlnego. No i jest czerwone światło. No i widzisz, że to czerwone światło jest wszędzie i nic się nie zmienia, bo nie ma tego guzika, żeby nacisnąć, żeby było zielone. A patrzysz z prawej, kilometr, nie ma żadnego samochodu. Patrzysz z lewej, kilometr, nie ma żadnego samochodu. No to co, dobierzesz i przechodzisz. No nie ma, nikomu nie zawadzisz. W nocy widać samochody, nawet jak ich nie słychać, to przynajmniej je widać, nie? I tu się świat nie zawali, i jak weźmiesz i przejdziesz. Jeżeli jest wolne, to bierzesz po prostu i przechodzisz. Nikt się nie będzie ciebie o to czepiał, o to nawet sam policjant, jakby tam był w tym miejscu, nie? No chyba, że właśnie będzie bardziej kochał prawo. No po prostu czekać teraz 5 minut, aż te wszystkie się poprzełączają według swojej kolejności zamiast przejść. No bez sensu, możesz wziąć i przejść, nie? Bo jak się upewnisz, że na pewno z żadnej strony nic nie jedzie, środek nocy i nie ma żadnego pojazdu, a po prostu firma nie wyłączyła tych semaforów świetlnych na pomarańczowe, mrugające, świat się nie zawali, że przejdziesz, nie? To nie jest twoje celowe działanie. W ciągu dnia już tego nie zrobisz, bo jest auto za autem. Przynajmniej w Rzeszowie, nie? I tu jest ta sama sytuacja, bo oni, a nie, bo szabat. I wielu ludzi tak bardzo kocha te przepisy, bo zawsze robiliśmy tak, bo zawsze było tak, a niech dzisiaj będzie inaczej. I to jest dla mnie niesamowite, że Jezus temu poświęca czas, a nie uzdrawianiu. Uzdrawianie jest po prostu normą u Niego. I to jest piękne, dlatego moje marzenie jest takie, żeby w naszym Kościele uzdrawianie było normą. Żeby ludzie przychodzili do Kościoła normalnie po uzdrowieniu też.
że tak ludzie przychodzą do lekarza po uzdrowieniu, a teraz jest utrudniony kontakt z tymi lekarzami, żeby przyszli w nastawieniu. Ja idę dzisiaj na mszę, ale ja dzisiaj też idę o uzdrowienie. To nie będzie msza o uzdrowienie, to będzie zwykła msza, sobotnia, niedzielna, piątkowa, czwartkowa, nieważna. I idę po uzdrowienie dzisiaj, bo tam jest Jezus, który uzdrawia, to wszystko mamy w tych obietnicach też, w Jego ranach nasze uzdrowienie, w Jego sińcach nasze zdrowie. Dlaczego my tego nie odbieramy? Bo nasza głowa jest w innym miejscu. Dlatego pozwólmy przemieniać naszą głowę, nasz umysł, nasze myślenie. Amen. Amen. To Tato, my Cię wielbimy i błogosławimy. Wielbię Cię, Panie, w tym Słowie. Wielbię Cię w tym, że jesteś wierny temu wszystkiemu, co do nas mówisz, temu wszystkiemu, co się dzieje. O tak. I pragnę Cię wywyższać, błogosławić i oddawać Ci chwałę i cześć. Bądź uwielbiony, święty mój Zbawicielu. Chwała Tobie, wszelka chwała i wszelka cześć. Błogosławię Twoje święte imię. Dziękuję za to, co już uczyniłeś. Czynisz i będziesz czynił. O tak, Panie. Duchu Święty, też przychodź i przemieniaj nasze myślenie. Otwieraj, Duchu Święty, nasze myślenie na to, co właśnie pochodzi od Boga, co jest Boże, co jest święte, co jest prawdą, co jest życiem, co jest drogą. Duchu Święty, proszę Cię, abyś prowadził moje myślenie, abyś prowadził też myślenie tych wszystkich, którzy dzisiaj mają takie pragnienie, by przemieniać swoje myślenie. Przychodź, Duchu Święty, nam z pomocą i przeprowadź przez to, co dzisiaj może właśnie jest trudne do zrozumienia, ale Ty objawiasz, Ty masz światło, Ty jesteś tym, który tłumaczy, który poprowadzi przez to wszystko. Duchu Święty, przenikaj nasze myślenie, nasze patrzenie, nasze rozumienie. Duchu Święty, Ty też wiesz, jak to zrobić. Ty też wiesz, jak zrobić, jak przemienić nasze myślenie, abyśmy nie zostali zniszczeni, ale właśnie zbudowani tym odkryciem, co mamy w Tobie, Panie, co mamy przez Twoją krew, co mamy w Twoim Słowie, co jest dla nas. Aby też wszystkie obietnice się wypełniały w życiu każdego z nas. Panie, Ty widzisz cierpienie wszystkich nas, każdego z nas, Panie. Widzisz, jak Twoje dzieci borykają się z codziennością, z trudami. Ty to wszystko widzisz, każdą sprawę, znasz każdą sprawę i jest rozwiązanie. Są obietnice na Twoje błogosławieństwo. I Ty chcesz, żeby Twoje dzieci żyły w pełnym błogosławieństwie. Niech wszelki duch kłamstwa odchodzi od Twoich dzieci w imię Jezusa, Panie, w imię Jezusa. Niech teraz duch kłamstwa, duch zamętu odchodzi od Bożych dzieci, odchodzi od nas, abyśmy mogli przyjmować w to miejsce Boże myślenie. Boże myślenie, Boże pojmowanie, tak jak Ty, Panie, to widzisz. Chwała Ci. Chwała Amen. Ja też mam obraz od początku dzisiejszego dnia, w ogóle jak się zaczęliśmy nazywać antidotum, z prawej strony karku, tutaj takie napuchnięcie, które już długi czas trwa i w różny sposób było leczone. Nie twierdzę, że to jest wodna puchlina, to może być coś innego, ale Pan Bóg dzisiaj to właśnie zabiera i to znika dzisiaj z Twojego ciała. Panie, ja Ci dziękuję za to, bądź błogosławiony. Chwała Ci, chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. To chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego dnia i Bożego. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,